Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii judaistycznej. Jeżeli idziemy już w dobrą stronę z rozwojem, no na wschodzie ciągle totalny miszmasz po upadku Kazarii, ale chyba wyszliśmy z tego obronną ręką. No ale wróćmy do naszego nowego władcy. Ile on ma latek? Zobaczmy na początek. 39. Król Aki II. Szczery, współczujący i chciwy. Twardy żołnierz, dobry strateg. Walczy dobrze i w obronie, i w ataku. Co on robi? Opowiada o rzeczach, o których nie powinien. Lubi się napić i jest dosyć bystry. Mamy już jednego syna, 5-letniego Bożydara, którego nie wychowujemy, co jest bo wychowywał go nasz ojciec, czyli jego dziadek. Wychowujemy za to obydwie córki, czyli tak, zróbmy w ten sposób. Zajmijmy się wychowaniem syna. A co do niej, no to ktoś, kto zna się na zarządzaniu, będzie odpowiedniejszy. I będzie to, w sumie ty ją możesz wychować. Nie jest ślub, masz ją wychowywać. Educate child. Proponuję od razu jej matkę, w sumie. Ale nie, weźmy kogoś, kto lepiej się zna na... A też nie, ona się zna na zarządzaniu. Dobra, to może wychowywać córkę. Teraz rada. Księżulek zostaje. Tylko teraz tu. To na pewno w ten sposób. Może być. Może być. I tu by się przydał ktoś, kto jednak na tym się chociaż trochę zna. I może też nas trochę lubi, czyli weźmy jego. Też myślę, że nasz władca jest bardziej nastawiony na pieniądze, czyli będzie wolał kasę z podatków, a nie rozwój technologiczny stolicy. I tak, skupmy się po prostu na walce. I podbojach. Mamy dalej jakieś niesfeudalizowane holdingi. Sądź, Wieluń. Gdzie to w ogóle jest? Tu na wschodzie. A nie, to jest na Śląsku. Trzeba porozdawać te ziemię. Więc tu jeden holding jest częścią Kujaw, czyli pójdzie do niej, przynajmniej sobie poprawimy troszkę relacje. To nie zaszkodzi. Druga rzecz. Mamy syna i dziedzica. Znajdźmy już, też nie, mowę na razie jeszcze nie. Na razie coś mu damy, tylko jeszcze nie wiem do końca gdzie. Moglibyśmy mu dać te tereny, tak jak poprzednio, w różnych dziwnych miejscach, tak żeby już nabierał doświadczenia. Chociaż może na Pomorzu to nie. Dajmy mu te dwa. Da sobie, widzę, radę chłopak. Dalej jest nadmiar domeny, czyli ona ma męża za granicą. Tu jest jakiś młody członek naszej rodziny. Może dostać, powiedzmy, to terytorium. I jeszcze jedno jest do rozdania. Ty dostaniesz, powiedzmy, tu. Nie widzę problemu. Obyśmy jak najszybciej zakończyli tą wojnę, bo tracimy tony pieniędzy po prostu. Dojdzie do bitwy i to chyba nawet bo powinna ta bitwa zakończyć wojnę. A oni będą mieli dużą karę, atakując od morza.
Staliśmy się też głową dynastii. Pięknie. Zaraza. Gdańsk nasz. Czy jeszcze mamy kogoś w rodzinie, komu można coś dać? Masz tylko córki. Ten coś ma, ten nic nie ma. Dobra, bierz młody. O. A, tylko wyjechała jego matka razem z nim. To akurat nie jest idealne. Sojusze z tymi, co im porozdawaliśmy ziemię. Dobrze. To są dosyć słabe sojusze. A jakie jest w ogóle opinia o nas chrześcijaństwa, tak z ciekawości? Jesteśmy złą wiarą. Ma już żonę, ale dopiero on ma sojusz. Mamy jakichś piastów, którzy przeszli na inną religię. Ciekawe, czemu tak to wygląda. Czyli to nie przejdzie, oni nas po prostu fizycznie nie trawią. Tak najrozsądniej byłoby współpracować na tej linii. Ale on ma już narzeczoną. To tu nie ma sensu. No nic, na razie bez tego czekamy. Co się wydarzy? No, jakieś księgi nie do końca takie jak powinna czyta. I nie podoba się to naszemu kapłanowi. Ja myślę, że nasz władca raczej też się tym zainteresuje, nie będzie się tutaj czuł jakoś urażony takimi rzeczami. Kurde, jakie to drogie. Jak się rozpadnie, to chyba trudno. Reszta jest na miejscu i się trzyma. Dobrze. Mogę, zobaczmy. Mamy trójkę dzieci. Żonę 27-letnią, Szczodrą, czyli chyba na mnie nie przepada. Ona wychowuje ją. A, i mamy kochankę na dworze. Jest tato te księgi czytała. Podejrzane. No, dobrze. Mam nadzieję, że on przyjmie w końcu tą feudalizm. I będzie lepiej. Ale pożyjemy, zobaczymy. O, czyżby tu doszło do rozpadu? Tak jest. Czyli korzystamy z okazji. Jak doszło do rozpadu, mamy pojedynczą prowincję, która po prostu aż się prosi, żeby ją capnąć, to oczywiście nie odmówimy okazji. Nie jest pojedyncza prowincja, muszą być gdzieś indziej, bo tu nie ma stolicy, ale nie wiemy nawet gdzie, gdzieś na końcu świata pewno. W każdym razie działamy. 3000 armia już leci. Ok, skończyły się problemy z zarazą. Ok, czyli nasz marszałek podejrzewa jakiś zamach, daje nam włócznie, żebyśmy się pilnowali. Czy ty coś wiesz? Zapytajmy go, czy ma jakieś podejrzenia konkretne. O.
Okej, czyli jakaś frakcja przeciwko nam, żeby osadzić tego gnieźnieńskiego piasta na tronie. Nikomu nie mówimy, jesteśmy dobrym wojownikiem, wierzymy, że fizycznie raczej nikt nas tutaj nie zaatakuje. Byłoby duże wyzwanie. Czy dajemy go na stanowisko? Dajmy go na stanowisko. Nie jest za dobry, no ale... A na pewno nie oddamy artefaktów. No, czekamy na atak. I co teraz? Możemy go aresztować, bo się nas ten tutaj. Możemy go oślepić. Widzicie, jest co? Wygnajmy go i uznajmy go, że pokazówka, że no, nikt bezkarnie nie jest w stanie nas skrzywdzić. No, nie mamy teraz kanclerza. Myślę, że jakaś inna gałąź piastów tutaj otrzyma. Sama gałąź, tylko po prostu inny jego brat. Ten został wygnany razem z synami. No, miejmy nadzieję, że nie będzie spiskował jakoś straszliwie przeciwko nam. No i czekamy, aż zdobędziemy punkty overtime i wygramy. Zostało tylko 20%, czy to się jakoś powoli punkt po punkcie uzbiera, zakładam. Ale to mnie zbyt blisko spokrewnieni. Ma na nas haka. Nie lubi nas, no. Życie. Konia. No nic, no zainwestuje, tymi chciwi się stresujemy, ale nie chcemy stracić konia bojowego. Napijmy się, to nam na pewno pomoże. Ktoś tam dołącza. No dobrze, nasz majątek całkiem przyzwoicie wzrósł. No, ale i wróg nadchodzi. Dość szybko. I chyba warto go zmiażdżyć po prostu. I zakończyć tutaj zabawę z nimi. Mają dobrego dowódcę, no ale nic nie zmienia w tej sytuacji. Kolejne zwycięstwo i tutaj młody Piast jak najbardziej dostaje od nas kolejną prowincję. Czyli usadowiliśmy się w miarę nad morzem, co nie jest złe. Zmienna, gniewna czy przebaczająca? No, przebaczająca, tylko znów nas to stresuje niepotrzebnie albo potrzebnie, jak na to patrzeć. Czyżby kolejny romans się szykował naszemu władcy?
Na razie zróbmy ucztę. Prawda? Jesteśmy chciwi, ale lubimy też się napić, więc tak koniec końców trochę się odstresowaliśmy tym. Okej. Uszkodzili nasz tron, ale nam oddadzą pieniądze. Nasz chciwy władca nie odpuści. Pogadamy na ciekawy temat, czemu nie? I tak, jak zakładałem, w sumie... Czemu nie? Chociaż... Tak, jakiś romans, niech się troszkę odstresuje, przecież pewno dziecko się zdarzy gdzieś na lewo i będzie znów problem. Tak to jest. Z romansami, że potem jest problem z dziećmi. Czyżby tu była kolejna... tylko to państwo jest dosyć silne. I nie wiem, czy byśmy byli tak łatwo w stanie się wcisnąć. Czesi za to osłabli. To u nich słychać, bo to chciałbym odzyskać Śląsk, ale to może nie być takie łatwe. Odzyskiwanie Śląska. Wielkie Morawy. To jest nasz cel. Słaby kraj, rządzony przez małoletniego władcę. To jest jak najbardziej nasz cel. Syn, no zobaczymy. O, będzie zarządcą. To nawet nieźle, jak będzie zarządcą. Kasa się będzie zgadzać. Prusy, potęga. Ostatnio nam zabrali na szczęście jedną prowincję, ale mogą na przykład zaatakować o całe Mazury i byłby to problem. A raczej byśmy ich nie odparli. Zobaczmy też właśnie. Trzeba chyba naprawić koronę. O, bym zapomniał. I znaleźć kogoś. I zbroja również jest w kiepskim stanie. Ty możesz się zająć naprawianiem artefaktów. No. Nam jest średnio potrzebne. Dobra. Nie mamy jeszcze żadnego artefaktu takiej klasy, jakbyśmy potrzebowali. W sumie ciut niepokoi. Chcesz stanowiska, bo ona... No dobra, dostaniesz i tyle. Nie będę się tym przejmował. Możemy rozdać. Co do kontroli, podnosimy w Sączu, co nam kiepsko idzie. Zobaczmy. O, to akurat mi się podoba. Prawie wszędzie już dominuje nasza religia, więc chyba nawet nie musimy się w to osobiście mieszać. Wasale powinni to zrobić na własną rękę. Nam się przyda pobożność do innych celów. I dobrze, mamy tu młodego władcę, który ma przechlapane. A my ruszamy na Śląsk. Ślicznie. Dość spore terytorium. Będzie bitwa. Mamy dwie kochanki i nie chcemy z nich rezygnować. Nas mocno stresuje. No, ale takie życie. Może troszkę zwiększmy też kontrolę, bo kontrola się przyda przyszłościowo. Kurde, Kraków pod oblężeniem. Zwycięstwo i kolejny atak. Tym razem na nich. Ach, uciekli, ale dobra. Dowodzimy osobiście. Miażdżymy wroga w bitwie. Praktycznie prawie, że zwycięstwo już.
armii nie posiadają. Jeszcze jedna prowincja i koniec. Czyli dość duży teren jednym posunięciem przejęty, szczerze. Nie wiem, czy dać to jemu wszystko, czy nie będzie troszkę za mocnym wasalem w ten sposób, jeżeli aż tyle terenu by dostał. Ten jest gdzieś w więzieniu, nie wiadomo gdzie, nawet nie mogę go wykupić. Ten już dostał tereny. Ten już dostał. A ta ma tylko córkę i w ogóle nie ma męża. Czy mamy kogoś, kto nam się tu przyda? Pomorzanin może, 39 lat. Kiepski trochę w walce wręcz, jeszcze nisko urodzony, ale dobra. Pieniądze. On może mieć 3 prowincje, czyli możemy mu powiedzmy dać Z2. A, tylko że on był z tego drugiego Śląska, kurde. Czy co? Ja mu to dam, najwyżej sobie potem będzie musiał sam jakoś tym pozarządzać i tyle. Ma z nami sojusz. Towarzyska czy chciwa? No, jesteśmy chciwi, czyli chcemy, żeby córka też była chciwa. No i dalej, kurde, ten stres mnie troszkę martwi. Czyli co, znów pijemy, żeby się odstresować. I może poopowiadajmy troszkę sekretów naszych. Miejmy nadzieję, że... okej. Romanse się wydały. Pięknie. Po prostu pięknie. Ale nasz władca się też odstresował dzięki temu. A co do syna, to już mu kogoś poszukajmy. Myślę, że chcemy tą inteligencję umacniać w pierwszej kolejności, czyli tutaj. Ta piastówna, dość bliska rodzina, ale miejmy nadzieję, że nic się tu nie wydarzy złego. Następca przyjął już naszą religię, to akurat dobry znak. Tutaj większość terenów Polski już jest w naszych łapkach. Nie 100%, ale większość. Ten też jest, o, ma dość dobry sojusz z Transylwanią. I szczery, przebiegły czy skromny? My jesteśmy szczerzy, więc szczery. Dobra. Poprawmy sobie relacje. No ciągle nas coś najeżdżam. Kolejna dobra wiadomość. Gdzie co? Z chciwym. Ale nie arogancki, chyba by pozwolił, jest raczej, żeby ktoś tam
jeździł konno na jego koniu bojowym. Tu się zebrały dość duże armie plądrujące, czyli należałoby je jak najszybciej eksterminować. Czy się uda, nie wiem, bo dołączają na raty, ale się udało. I zwycięstwo. Odzyskaliśmy też trochę łupów. Czyli dobrze. Oni już uciekają do siebie. I on jest teraz osłabiony, czyli zemsta. Zemsta za atak. Ruszamy. I przyjmujemy Mazury. O, też jest nowa cecha rodowa. Weźmy to. Czy mi te przycechy u dzieci, bo na razie jest dość kiepsko z tym. Nie są wszyscy jakoś super udani, nazwijmy to. Oczywiście nasz król dowodzi osobiście. Wyruszamy na Prusaków, czy też Mazurów. Tak, no, są Prusacy, tak szczerze powiedziawszy, ale obszar jak Mazury. Nasza sława wzrosła. Kolejna bitwa i oblężenie stolicy. O nie, to tam nie idzie coś. Ciekawe, kto się teraz chce zbuntować. Lepsza obrona. Kto się chce zbuntować? Katolicy, to ciekawe. Na pewno na Śląsku. No, śląscy katolicy. Oczywiście ich zmiażdżymy, ale najpierw musimy tutaj zakończyć tą wojnę. No, tylko że jeszcze jedna prowincja musiałaby paść. No. Oni mają jeszcze jakąś drugą wojnę. Oj. To troszkę nie tak, jak powinno wygląda. Bo nie wiem, co te siły tutaj wrogie będą chciały zrobić, jak to zdobędziemy już. Na południu też teraz bardziej rozwija się ten bunt. Weźmy to szturmem, mimo że będą straty, to trzeba to zrobić. Ok, czyli wojna na szczęście się nie przyniosła. Oni chcą zająć Kraków. Nie wiem, czy szybciej nie będzie ich rozwiązać i powołać ponownie w okolicach Krakowa. Zobaczymy. Co do tych terenów zdobycznych, to kto je dostanie? To aż trzy prowincje. Czy tu chcemy takiego silnego piasta tworzyć? Nie masz jakichś synów? No nie masz synów. Ty to w ogóle zmień wiarę. Na początek.
Temu bym coś dać, gdyby nie siedział w lochu. O, kolejny syn się urodził. No dobrze. On dostanie te tereny. I straciliśmy rolę głowy dynastii. No i niestety Kraków upadł. Zginęła córka. I jeszcze uszkodzili, plądrując, zakładam, nasze tutaj budę. Skarby dworskie. A co do syna, zmienny, zadowolony z siebie czy ufny? Szczery, czyli chyba postawimy na ufnego. O nie, stres, no nic. Opowiedzmy żonie o przeżyciach spowodowanych śmiercią córki. Bunt chłopski przybiera na sile. I zaczyna się robić zagrożeniem. Druga córka na szczęście dorosła. I raczej przyjaźń, która mnie złączyła z synem. Czy mamy jakichś sojuszników? Nie bardzo. Możemy zgarnąć trochę pieniędzy. Możemy wezwać rodzinę. W sumie 2000 zbrojnych to zawsze coś. Nie ma się więcej, to się trzeba z tego cieszyć. Ale ten bunt się zrobił nieprzyjemny. Naprawdę. Dobra, ruszamy gdzieś tu. Za długo ich ignorowałem. Staliśmy czosnkowym królem. Mamy też kolejnego syna, który chyba jest bękartem. Oraz zostaliśmy znowu zaatakowani. Wykorzystują naszą słabość po prostu. No nic, póki co ruszamy zmiażdżyć chłopów zbuntowanych. I to jest po prostu rzeź. Ale nie, no przez niego zginęła nasza córka. Chyba trzeba go stracić, to strasznie zestresuje. No nie, będzie siedział w więzieniu po prostu i tyle, do końca życia. O co jest wojna? O jedno księstwo. W teorii powinniśmy wygrać. Jeżeli dołączy więcej przeciwników, to być może się poddamy, ale w tej sytuacji spróbujmy to wygrać. Podnieśmy też kontrolę, no bo oczywiście Kraków został splądrowany przez tych chrześcijan. Być może w OU to też ma problemy z nimi. A nie, to z weselami własnymi, dobra. Myślałem, że to chłopstwo. Odzyskujemy rolę głowy dynastii. Generalna bitwa z Litwinami. Pięknie. Praktycznie zostali rozgromieni. Tu już jakieś widzę siły łupieżców. Być może odzyskamy jakieś złoto nasze. Chyba nie, ale zwycięstwo i tak dobre samo w sobie. Ten stres. Litwa ma dużo własnych problemów, aż się dziwię, że nas atakowała w tej sytuacji. No ale wyszło jak wyszło. Dla nich ile dla nas dobrze. Niech robią jak uważają, my sobie poradzimy z wojną. O, jakieś łupy. O, to mi się podoba. Tak, szybsze zdobywanie kontroli na pewno.
Biały pokój nas nie interesuje. To jest już kwestia teraz miesięcy, żebyśmy wygrali. Jeszcze jedna bitwa i jest po nich, tym bardziej, że mają tam drugą wojnę. Nawet chyba odeślę, nie mogę odesłać, bym chętnie odesłał siły, żeby już nie płacić za nie. A, tylko że nie odesłał, chociaż... Tam będą jakieś inne bitwy, z tego co widzę. No, zostaną rozwaleni przez innego wroga. I znów tam przyjaciel pomaga poradzić sobie ze stresem. Ułożony czy sprawiedliwy? Chyba bardziej ułożony, taki spokojny niż sprawiedliwy. I... A, może być sobie naszym błaznem. Ach, nasze kochanki nas przyprawiają o ból głowy i stresa. Ale obroniliśmy się przed Litwinami, co już jest sukcesem. Nie wiem jak z dziedziczeniem, bo coś mi się zdaje, że nasz Benkart dokładnie ma prawa do ziemi. Jest Rusinem w ogóle. Co, nie możemy go wychowywać? Możemy. Chcemy, żeby się... nie możemy. W ogóle... To jest mega niewygodne, bo... Ach... Nie mamy za bardzo jak mu dać ziemi. Ponieważ jego matka... W ogóle mieszka tutaj. Gdzie? Na Węgrzech. No to nie jest idealne, zdecydowanie. Będziemy musieli stworzyć jakiś dodatkowy tytuł książęcy, który by mu przypadł. W przeciwnym razie no, będzie troszkę bałagan przy dziedziczeniu. W sumie rozwiązaniem by było przejęcie tego. O, nie byłoby rozwiązaniem. Zdecydowanie nie. Może po kolei. Najpierw odbudujmy chociaż trochę finanse. Może też małżeństwo córki. Jakiś sojusz. W sumie... Trochę nie, ma dużo wojen i jest daleko. Tu... Chyba z Pomorzem. Trochę duża różnica wieku, no ale to mówię, to dla nich jest problem bardziej niż dla nas. Więc... Okej. Potrzebujemy tytułu książęcego, który moglibyśmy utworzyć. Tu się nie wbijemy raczej. Morawy troszkę nabrały krzepy, już nie są takie słabiutkie. Ci mają mega ambitne sojusze, czyli raczej tu odpada. W teorii byś było możliwe, ale była długa i krwawa wojna. Tu ta Walachia jest problemem. Walachia dość daleko, ale może się wymieszać i narobić nam nieprzyjemności. No ale zobaczmy, na razie poczekajmy. No i mamy ciekawy przedmiot, który poprawia nam stosunki z wasalami. Więc to jest cenne.
i to tyle. A co się dzieje w sali tronowej? Okej, nasz błazen się żre z naszym rycerzem. Niech poćwiczą i się uspokoją. A on jeszcze... On nie jest na dworze, bo chciałem go nakłonić, żeby zmienił wiarę, ale... No nie da się, kurde. Niestety nas tutaj rozbierają, prowincja po prowincji, podskubują. Pytanie, ilu jego sojuszników dołączy? Poczekajmy chwilkę. Na razie jest siłowo do nas zbliżony. Więc Anusz się uda. Wezwijmy oczywiście do pomocy pomorze. I tu nie wiem, czy możemy. Nie, bo to już nie jest dynastia już. Musielibyśmy za to płacić renaun. Troszkę mi szkoda, bo i tak nie wiem, czy byśmy dali radę. Ale tu możemy coś zrobić. O. Czyli czas szykować na kolejną wojnę. Dobrze. Okej, błazen nam pomaga. Dobrze mieć błazna, bo w przeciwnym razie w ogóle byśmy sobie nie poradzili z tym stresem. Ach. Ale trzeba inwestować w konia znowu i znów się nasz władca stresuje. Kurde. Jak tu wygląda sytuacja? Kto jest silniejszy? No oni na papierze, ale nie mają tu chyba wszystkich sił. Zobaczmy. Kurde, mogą mieć. Są mega rozstrzeleni, ale nie zmienia to faktu, że jest ich tu mega dużo. Spróbujmy stoczyć bitwę. Okej, kolejne dziecko na lewo. Wątpię, że się uda, ale zaryzykujemy. Jak przegramy, no to oczywiście zawieramy biały, znaczy pokój. No, już poddajemy się. I tyle. Chyba to jest dobrym dowódcą, ale nawet jego umiejętności nie wystarczą, żeby to wygrać. Po prostu niesamowicie dużo. I nasz błazen zginął. Trzeba odpuścić tą prowincję. No niestety, Prusy są groźne i mają dobrych sojuszników. Nawet same z siebie nie są takie potężne, ale... No sojusze robią swoje. Taka prawda. Jesteśmy splądrowani. Kontrolą kiepską. Dlatego też i te dochody są takie dyskusyjnie wysokie, a raczej niskie. O nie, nie mamy medyka. Jesteśmy sknerą, więc możemy oszczędzać na różnych rzeczach, no ale medyk jest nam na pewno potrzebny. Ktoś, kto dba o artefakty również, bo więcej potem wychodzi płacić za ich naprawę. Badajmy to naszej kochance. No i oczywiście Pomorze jest... Pomorze Gdańskie i Mazury są znowu najeżdżane przez jakichś niebezpiecznych ludzi. Ale trudno. No, razem córka, to w sumie lepiej. Będzie mniej komplikacji niż kolejny syn.
Dobrze, tobie odbierzemy tego wasala, bo to jest inny Śląsk. A no chcę, żeby to było w miarę poukładane, te granice. Przynajmniej na ile możemy. No tu by trzeba było poczekać na jego śmierć. Jak on umrze, ma już 68 lat, to można by spróbować coś działać dalej. No nie, pod samym naszym nosem łupieżcy, grabieżcy. Trzeba ich zmiażdżyć, nie ma innej opcji. O, jeszcze uciekną. Dosyć wyrównana bitwa ma być. Ale zdobywamy przewagę. Nasz król jest naprawdę dobrym dowódcą. I rozbiliśmy ich, zdobywając prestiż i pieniądze. Więc koniec końców nawet wyszliśmy do przodu. No, jakiś tam majątek się odtworzył. Co się tu dzieje u naszego syna? Chyba przesadził. Wdał się w jakąś wojnę, którą przegrywa jak cholera. Grody czerwieńskie ciągle nie stworzyły królestwa. Trochę szkoda, no ale trudno. Myślę, że się zwiniemy z tej kiepskiej imprezy, nie będziemy się zmuszać. Dobrze. I znów się napijmy. I pogadajmy może z kimś, kogo lubimy, żeby też się troszkę jeszcze odstresować. No bo nie chcę, żeby ten stres osiągnął jakieś chore rozmiary. Ktoś przybył na dwór, jakieś pieniążki wpadły. No, ten ciągle żyje. Ten dorósł i nabrał umiejętności. No, tu jest też niewielki kraj, ale ma dość dobre sojusze. Podobnie oni, bo mają sojusz z Węgrami, czyli to nie jest powiedziane, żebyśmy wygrali. No, oczywiście, że zgarniemy. A nasz syn dorasta i jest całkiem niezły, jeżeli chodzi o zarządzanie. To mi się akurat podoba. Mniej mi się podoba, że przegrywa tą wojnę nieszczęsną, no ale trudno. Tak, niech pojeździ sobie na koniku. Kurde. Gdzie są ich sojusznicy? Blisko. Wszyscy są blisko, więc od razu się stawią na polu walki. No, Prusaka nie ruszymy, to jest silna bestia. W teorii... O, mamy Casus Belli. Właśnie, nad czym pracujemy w tej chwili? Nad lepszymi maszynami uderzniczymi. A jak wyglądają nasze odkrycia wcześniejsze? Jeszcze trochę brakuje, ale nie. Nie, tylko jedno. Dobra. To nie jest źle. Moglibyśmy tu zająć kolejną prowincję, się Morawę. Morawy. Tylko że ja jemu nie bardzo mogę. Co? Mam na niego haka, więc być może jak dorośnie. No nie możemy, no bo ten go nie chce oddać.
Pokazuję mu, nie, nie będę mu pewał pieniędzy. Mogę go przekonać co najwyżej. Jesteśmy zbyt sknerowaci, żeby to inwestować w to. Nic się nie zmienia. Na papierze wygramy. Ale czy warto? No, zaryzykujmy. Jesteśmy w końcu wojownikiem. Powinniśmy podbijać, jak jest taka możliwość. Prosimy go o pomoc, trochę prestiżu możemy zmarnować. I przybyło 3000 wrogów, którzy tutaj coś oblegają. Dość wyrównana się wydaje ta bitwa ma być. Czy czekamy na sojuszników? Chyba tak. Przecież oni też mają sojuszników. Pijemy dalej. Władca lubi pić, to jest jego ulubiony sposób na odstresowywanie się. Nie no, to rozpadnie się, to się rozpadnie. Dobra, i tutaj 2000 nadchodzi Pomorzan, którzy powinni nam pomóc, a nie tam stać i oblegać. O. Bo to trzeba zwyczajnie zakończyć w generalnej bitwie. Też nie chciałbym do końca tego robić w górach, gdzie... Okej, o właśnie, to jest ten problem. O nie, nasz syn zginął. Zginął w bitwie. I naszym następcą jest ten podejrzany dzieciak, którego... No, jest problem. Bitwa zakończyła się klęską mimo naszej przewagi. Możemy tu kogoś wezwać. Możemy jego wezwać, ale... No nie spodziewałem się, bo... No dobra armia była liczniejsza, lepszy dowódca. No, niestety, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Zmieńmy marszałka. Dobra. No teraz jego wychowanie jest dla nas obowiązkowe. I oczywiście chcemy też zmienić jego kulturę na naszą z rusińskiej. Ale wszystko się skomplikowało. Czy on mógł sobie radzić z zarządzaniem tym? Tak, radzi sobie. Tylko, że jak on umrze, to zostaną nam same córki wtedy. To jest jeszcze niebezpieczniejsze. Kurde, jakim cudem ci Czesi są tak skuteczni w walce, bo... No to jest jedyne, co może powodować. No muszą być jakieś jednostki, nie wiem. Technologicznie nas tak przerastają. Mam 2500 zbrojnych. Mamy 3 ponad i mamy jeszcze wsparcie nadciągającej tutaj armii. Dobrego wodza, więc teoretycznie to powinno być zwycięstwo nasze. A, no właśnie, jest jak jest, ale nie, tym razem będzie. Odbijmy tą.
To znów zginął kanclerz. Si. Jakiś rywal. Mamy też wnuczkę. Dobrze. No teraz już powinno być lepiej, no ale szkoda tego syna, bo on naprawdę zdolny, a nasz nowy następca jest co najwyżej przeciętny. Nie będę tutaj oszukiwał, że jest jakiś wspaniały. Jest naszym synem, ale z nieprawego łoża. Taka prawda. Uuu, ale żona jest w ciąży, królowa. To może wszystko jeszcze zmienić, chociaż nie wiem, czy bym chciał mieć tak młodego dziedzica, chociaż i tak pewno tamten zostanie, chyba że go wydziedziczymy, żeby no, dziedziczył ktoś z oficjalnej linii, a nie ktoś nie wiadomo skąd. Sojusz jak najbardziej. Jesteśmy sknerą. Nie, nie będziemy inwestować w mury. Trudno, rozpadną się. O nie, żona poroniła, czyli na pewno z tego już syna nie będzie. A ty, młody, dostaniesz to, co zdobyliśmy teraz. Znajdziemy ci kogoś ciekawego? Może poczekajmy jeszcze. O, grody czerwieńskie rosną w siłę, to mi się podoba. Tutaj nasza córka z jego następcą jak najbardziej. A nie zgodzi się, czemu? To jest piastem. Nie będę tam się kombinował. Tak czy siak, to dla nas bez różnicy. Teraz nie ma już sensu na niego wpływać, bo i tak dzieciak jest w naszych rękach i my go wychowujemy. Kontrola. No. Nie najgorzej, ale no też nie najlepiej. Tu w ogóle Żydzi? Nie, to są ci. Nie Żydzi, tylko prawosławni. My jesteśmy Żydami. Skąd tu się prawosławni wzięli? Zebraliśmy przyzwoity majątek. O, nasza kochanka umiera. Kolejny wnuk. Miejmy nadzieję, że się uda zmienić jego kulturę. Z rusińskiej na polską. I niestety stało się. Mamy małoletniego przywódcę. To może znów pchnąć nasz kraj do gorszych czasów. W każdym razie zobaczymy, co z tego wyniknie. Myślę, że kulturę przyjmiemy z powrotem polską, chyba że zrobimy miszmasz i stworzymy kulturę polsko-rusińską, to też jest do przyjęcia w sumie. Mając króla Rusina kulturowo, nawet by chyba roleplayowo pasowało, żebyśmy... Tylko, że już jest kultura rusko-łomżańska, więc nie wiem, czy to jest wykonalne. Zobaczmy kultury. Z form hybryd. Czy możemy? Nie mamy prestiżu, ale chyba będziemy mogli. To chyba zrobimy. Bo to mu najbardziej pasuje, że jeżeli król jest z innej kultury, to będzie chciał hybrydyzować